Cześć, witam z Kosmetes. Ponieważ dużo osób nadal ma problemy z podłączeniem tunera, dekodera DVB T2 do telewizora, to postanowiłem przygotować dla Was taką krótką instrukcję obsługi. Ona tak naprawdę dotyczy się wszystkich tunerów tego typu, czyli tych tunerów pudełkowych. No i pokażę Wam, jak prawidłowo taki tuner, taki dekoder sobie podłączyć. Na początek musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jak widzicie, mamy dwa rodzaje tunerów z integrowanym już przewodem zasilającym, czyli zakończonym tutaj wtyczką, którą wpinamy bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, lub też możecie spotkać się z tunerami tego typu, gdzie mamy oddzielnie zasilacz z oddzielną wtyczką, którą należy podłączyć do tunera i dopiero taki zasilacz sobie wpinamy do gniazdka elektrycznego. Więc to są takie dwie podstawowe różnice, jeżeli chodzi o tunery, dekodery DVB T2. Powiedzieliśmy sobie już o podłączeniu takiego dekodera do prądu. Teraz jeżeli chodzi o podłączenie go do telewizora. Jak widzicie, na tylnej ścianie praktycznie każdego tunera, dekodera DVB T2 znajdziecie dwa rodzaje wyjść. Wyjście z kart, to jest to duże. To jest dla starszych telewizorów, które są wyposażone w takie szerokie gniazdo z kart. Tutaj ten telewizor, który mam przed sobą, też takie gniazdo jeszcze posiada. Zobaczcie, ono tutaj jest umieszczone w tym miejscu, więc mógłbym skorzystać z tego szerokiego, starszego kabla z kart i podłączyć w ten sposób ten dekoder. Natomiast mam tutaj, jak widzicie, już dwa gniazda HDMI w tym telewizorze. No i oczywiście jest to znacznie lepsze rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj lepszą jakość obrazu, jeżeli skorzystacie z przewodu HDMI. Gniazdo HDMI w tunerze tutaj jest w tym miejscu. No i teraz uwaga, większość tego typu tunerów, które kupujecie w sklepie, nie mają w zestawie kabla HDMI i musicie sobie taki kabel dokupić. Tak wygląda ten kabel przewód HDMI, który potrzebujecie do podłączenia takiego dekodera. Oczywiście niektórzy producenci już taki kabel zamieszczają w zestawie, więc też zwracajcie na to uwagę, kupując dekoder. Na moim kanale znajdziecie recenzję praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce tunerów, dekoderów DVB T2 i na takich recenzjach możecie zobaczyć od razu, który dekoder ma przewód w zestawie HDMI, który nie ma, więc będziecie już przed zakupem wiedzieli, czy musicie go dodatkowo dokupić. Teraz podłączenie takiego tunera do telewizora. Czyli jeżeli mamy już przewód HDMI, podłączamy przewód do tunera, do gniazda HDMI i następnie wpinamy do telewizora. W tym telewizorze mam trzy gniazda HDMI, od spodu HDMI 1, później HDMI 2 oraz HDMI 3. Nie ma znaczenia, do którego gniazda podłączycie. Może być to 1, 2, 3. Ważne, żebyście pamiętali, do którego złącza podłączyliście. Czyli my podłączamy teraz do złącza HDMI numer 3. OK, przewód mamy podłączony. Teraz pozostaje nam jeszcze podłączyć do tunera antenę telewizyjną, czyli antenę, którą macie gdzieś na dachu, czy też jakąś antenę pokojową. W tym momencie urządzenie już jest podłączone i możemy teraz już przejść do jego uruchomienia, więc wpinamy teraz do gniazdka przewód zasilania od tunera oraz od telewizora. OK, teraz mamy już telewizor uruchomiony, włączony też tuner DVB T2 i co musimy teraz zrobić? Przede wszystkim musimy teraz wybrać źródło sygnału, czyli to HDMI, do którego podłączyliśmy nasz tuner. Jak pamiętacie, w naszym przypadku było to HDMI 3. Wybieramy źródło sygnału na telewizorze. To może być różnie opisane na Waszych pilotach, więc będziecie musieli tutaj sobie to odszukać w instrukcji obsługi. I przechodzimy teraz, jak widzicie, do HDMI 3. Uruchamiamy HDMI 3. No i teraz, jak widzicie, pojawia nam się od razu na telewizorze już połączenie z dekoderem i możemy sobie tutaj w zależności od wersji tunera wybrać język OSD, kraj, tutaj zasilanie anteny, jeżeli jest taka możliwość. I przechodzimy do wyszukiwania kanałów. Oczywiście ten pierwszy ekran może się różnić w niektórych tunerach, dlatego też odsyłam Was już do konkretnych moich recenzji na kanale SmartTes. Tam przy każdej recenzji tunera jest pokazane to wstępne menu konfiguracji i też na tym wstępnym menu konfiguracji będziecie sobie mogli zobaczyć właśnie, jak
ono wygląda w poszczególnych tunerach. Teraz jak widzicie, kanały nam się już wyszukują i jeżeli to wyszukiwanie dojdzie do końca, to będziemy już mogli cieszyć się z dostępu do kanałów telewizji naziemnych. No jak widzicie, kanały mi się już wyszukały, mam pełną listę kanałów, mogę oglądać kanały telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2 na starszym telewizorze. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o podłączenie i konfigurację tunera DVB-T2. Z mojej strony dzisiaj to jest już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. W następnym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak zaprogramować te przyciski programowalne na pilocie, żeby można było korzystać z jednego pilota zamiast z dwóch. A na dzisiaj to by było już tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!